Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić skok na dom aukcyjny Maksymiliana Borsodiego. No, więc musimy się spotkać o północy z naszą ekipą, którą w poprzednim odcinku zdobyliśmy. Ja tutaj sobie podejdę i po prostu przemedytujemy sobie w tym zaułku, bo możemy tak zrobić. Lepiej tak chyba, niż przychodzić tutaj nie wiadomo o której. Dokładnie, sama nam się odpali cutscenka. No proszę, niektórzy byli nawet przed czasem. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Cholerne ptaszyski. Znów wszystko obstrzał. Co? Już ja wam... Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Majita, dobra matko, czuwaj nad nami. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. No dobra, jesteśmy w środku. Totalna cisza, ale ja sobie jeszcze pozbieram tutaj rzeczy. Skorzystam z okazji, że mogę. A tymczasem musimy się przedostać do skarbca w podziemiach. Tu coś jest. Pożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. List miłosny.
Adnotacja: przedmiot nabyty wraz z resztą majątku rodziny E, wystawiony w cenie wywoławczej jednej korony, nieznana z nabywcy. Moja ukochana, nie poddawaj się, do ślubu z ofierczykiem jeszcze tydzień, coś wymyślę. Może uda mi się zdobyć pieniądze, może łzami przekonam twojego ojca, żeby bogowie wysłuchali moich modłów, a może zrobi to diabeł. Jeśli nic nie pomoże, wpadnę do świątyni przez okno i porwę cię sprzed ołtarza. Uciekniemy daleko, na koniec świata, gdzie nikt nas nie znajdzie. Piszesz o smutku, mnie też jest ciężko. Ciągle o tobie myślę, o tym jak siedzieliśmy w alchemii do świtu nad butelką wina i rysowałaś nasz wymarzony dom na serwetce. Jak moczyliśmy stopy na pomoście, a ty się wygłupiałaś śpiewając z basem nieprzyzwoite piosenki. Całuję medalik z twoją podobizną, kiedy idę spać i kiedy się budzę. Klnę się na wszystko, co święte, będziemy razem na zawsze, bądź dzielna, kocham cię, twój. Chyba nie musimy ukrywać, twój Olgierd. To była prawdziwa miłość. Twój Olgierd. No, tylko Iris mogła wyjść tutaj za ofirczyka i raczej to nie jest zbieg okoliczności. No dobra, czyli co? Mieliśmy zejść niby pod ziemię, a musimy wejść wyżej? Jak to działa? Gnomie swawole, to już żeśmy czytali. Tutaj coś jest. Sztaba meteorytowego żelaza. No dobrze. Tu też mogłam wejść tak jakby tam wyżej chyba. Dobra, musimy zejść niżej. Tam są drzwi na dole. A przepraszam, jak tam zleść? Ktoś mi powie? Aha, tutaj są schody. No dobra. No to idziemy na dół. Na razie czysto. Odpukać. Dobrze. Ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne? Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie była aukcja. No to schodzimy niżej. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Kurde, no i pięknie. Okej, okay, bo wiecie, co mi by się przydało, Quen? Dobra, pomożemy tutaj innym ludziom, bo nie każdy chyba umie walczyć, coś czuję. Dobra, tu jest jakiś strażnik. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Oczywiście moja w tym głowa, tak? Cholera jasna. Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok! To zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego.
Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe, ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy, skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację, łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Zapraszam na dół. Skarbiec otwarty. To ma być wóz koronacyjny Radowida. Zaprzężony w dwie śnieżno-białe klacze. Myślisz, że to są żarty? A ty? A nie! Nie! Obaj macie rację! To nie są żarty! Chcę, żebyśmy się dogadali. Żeby nikomu nie stała się krzywda. Ale nie wymagaj ode mnie rzeczy niemożliwych! Drugi raz mi odmawiasz. Kiepska technika negocjacyjna. Widać, negocjacje to nie jest moja mocna strona. Ani twoja! Do ataku! Oj, przedobrzyłeś. Oj, panowie, wy myślicie, że ja się was boję? Dobra, wiecie, podpalać ich może nie będę, bo to by było głupie z mojej strony. Zaraz się zajmę tym starczą. No. Aj, nie zdążyłam. No co jest? Chciałam... Dobra, zróbmy tak. Dobra. Zejdź do skarbca. I co? Nie negocjatorem. A gdzie Evelyn? Gdzie ten skarbiec? Tutaj? Aha. Tutaj są jakieś rzeczy? Nie, nie ma tu nic. Tu coś jest. Hej, halo. Wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty. Niniejszym zawiadamiam, że mój mocodawca, spółka Emanet Lumendorf i synowie z siedzibą w Tregodorze, pełnomocnictwo w załączniku, zlecił mojej kancelarii egzekucję zapłaty za wykonaną usługę. To jest sporządzenie podwójnie wzmocnionych drzwi pancernych z zamkiem typu mocarz oraz instalację drzwi w skarbcu domu aukcyjnego Borsodych w Oxenfurcie. Tym samym wzywam do zapłaty kwoty 65 tysięcy nowych greckich koron w terminie do 2 tygodni od otrzymania tego pisma. Po upływie wskazanego terminu w przypadku braku dokonania płatności do właściwego miejscowego sądu zostanie wzniesione powództwo o zapłatę. Robert Hilbert, jurysta. Ej, dobra, wiecie co, może nam się spieszy, ale tutaj są jakieś ciekawe notki fabularne. List przedmiotów do renowacji. O kurde, w związku z przygotowaniami do następnej aukcji kwituję odbiór następujących przedmiotów, które zostały mi powierzone do renowacji. Porfirowany elfi posąg przedstawiający Aeliren, duta nieznanego mistrza, dama z lisim kutasem oraz olejny pędzla Vanderhuja, jadeitowa figurka pasterki wraz z 7 figurkami gęsi, fajka z wiśniowego drewna z ceramicznym cybuchem, poświadczona własność Niny Fioravanti, kufer z drewna sosnowego ze zdobionymi mosiężnymi okuciami wykonanymi w warsztacie Samsona z Barn Art i obraz pędzla Van Roga, pod którym to pseudonimem ukrywała się pani Iris von Everetz. Han Megeren. Że co? To Van den Rog to jest Iris? Że jakim cudem? Nie, no nie wierzę w to. Poważnie? Ja pierdzielę, nie? Coś mi tu jeszcze mignęło, ale raczej nie. Tu coś jeszcze jest.
List od mistrza Macieja. Szanowny panie Borsodi, piszę do pana w nietypowej sprawie, ale proszę potraktować mnie poważnie, bowiem zarówno panu, jak i prowadzonej przez pana instytucji grozi wielkie niebezpieczeństwo. Niech wolno mi będzie wyjaśnić, o co chodzi. Otóż jestem renomowanym astrologiem i wróżbitą. Od pewnego czasu z wiadomych przyczyn muszę się ukrywać, jednak zachowałem grono stałych klientów, którzy wiedzą, jak mnie znaleźć. Do tego grona należy pewna dama z wyższych sfer. Jej nazwisko zachowam w tajemnicy. Owa pani zwróciła się do mnie z prośbą. Chciała mianowicie poznać maksymalne ceny, które osiągną niektóre z eksponatów wystawionych na najbliższej aukcji. Po początkowych obiekcjach przystałem na prośbę wspomnianej damy i zanim pan się obruszy, proszę doczytać do końca, bowiem rozłożone na stole karty opowiedziały mi coś bardzo ważnego. Karty powiedziały mi mianowicie, że gdy w pańskim domu zjawi się wilk, nie wpuści pan go do środka, ale wilk i tak znajdzie drogę, wejdzie do domu i zabierze panu dom. Widziałem wieżę rażoną piorunem i krew, która piła krew. Doskonale zdaje pan sobie sprawę, co to znaczy, prawda? W zamian za moją przestrogę proszę przekazać kwotę 2000 koron człowiekowi, który dostarczył tę wiadomość. Składam wyrazy uszanowania, mistrz Maciej. Ej, no w tym domu tu się kryje, widzę dużo rzeczy. To było niezłe. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Raz, kozie śmierć. O kurdele. Zaraza, jakby brakowało atrakcji. Pokonaj potwory, no dobra. Na szczęście możemy robić obroty, chociaż te potwory tak jakby obrażeń nie otrzymywały przez chwilę. To było bardzo dziwne. Dobra, te arachnomorfy to nie jest jakiś tam problem wielki, pod warunkiem, że mnie nie oplują. Za bardzo, bo wtedy będzie niemiło. Mnie to w ogóle rozwala, że one się nie mogą ruszyć w momencie, gdy wiecie co. Gdy ja je zaatakuję już, to one nie są w stanie nic zrobić. Dobra, bo ten chyba będzie pluł na mnie. Po wszystkim, przynajmniej na razie. No jak stąd wyjść? Odszukaj w skarbcu dom Maksymiliana Borsodiego. Okej, tu są jakieś alkohole, fajnie. Ej, nie, ale ciekawie, czyli Van Rock to była Iris? Czyli ona co, malowała obrazy pod pseudonimem, rozumiem. Ale dlaczego nie robiła tego normalnie, wiecie, że sobie wzięła pseudonim? Te same obrazy były na aukcji. Że jak? To co, oni dali kopię na aukcję? Halemendy. Te same obrazy były na aukcji. Kurde, nieprawdopodobne, powiem wam. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Dobra, Geralt, ja wiem, ja chciałam sobie zebrać tutaj rzeczy. Bo tutaj tego trochę jest. Dobra, my chyba musimy przejść dalej. Ale no nie daruję sobie tych rzeczy. Wybaczcie za świnki w tle, ale tam się kłócą między sobą. Te same obrazy były na aukcji. No wiemy, Geralt. Myślałam, że powiesz coś nowego na temat obrazów. Dobra, idziemy dalej.
Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopę lat. No proszę, im dalej w las, tym ciekawiej. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst, i nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. No wiecie, ja jestem za tym, żeby prawo było prawem, więc jeżeli ojciec zapisał Ewaldowi dom aukcyjny, no to powinien być Ewalda. Desperacka próba przekupstwa po raz pierwszy, po raz drugi, trzeci. Cóż, nie ma chętnych. Mów za siebie, ja się skuszę. Zapłacisz za to kwintą. Głową. Na nich! Nie no, ja będę z Ewaldem, no bo wiecie... Dla mnie to jest logiczne, że ja też bym była wkurzona. Opowiedzcie mi, ja mam już normalną broń, czy walę tym gównem, które... Normalną mam broń. Mamy inny pancerz, tak jakbyśmy nie mieli pancerza. I nie mogę zmienić pancerza, to też jest ciekawa rzecz. Znaczy dobra, brzmi to logicznie, bo jakbym miała się bić, wiecie, pancerzem wiedźmińskim, to trochę nie miałoby to sensu. O, ładnie wyszło podpalenie. Ten młynek to jest cud, wiecie, powiem wam. Dobra, bo tych ochroniarzy to by się przydało... O, nie dało to za wiele, widzę. Ładnie oni, na nich by zadziałał Erden, także zapraszam. Dobra, Horst, bo widzę, że masz problemy. A ja mam popsuty miecz, tak przy okazji. No zapraszam. Widzicie, jak to Erden zajebiście działa? Już to głównie ono im tak zadaje obrażenia, tym ochroniarzom przede wszystkim. Tego jednego już zaraz nie będzie. Dobra, pomogę tutaj Ewaldowi i zajmę się Horstem. Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błaga! Miej litość dla brata! Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać! Cokolwiek! Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? Thank you.
Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivii, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Nie prowokuj, bo jeszcze wezmę sobie twoją głowę. Jesteś ranny, zmęczony. Zaryzykuję. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji. No, chyba nigdy z Wiedźminem nie walczył, tylko wiecie co, pozwólcie, że ja sobie tę broń naprawię, bo to tak słabo. Mamy w ogóle pancerzyk, okularki magistra proszę mi dać. A ten pancerz mogę sobie zobaczyć? 460, a ile mam mój wiedźmiński? 470, proszę mi to oddać. Moje ubrania. A nie ten shit. I naprawiamy sobie broń. Dobra, niech będzie 40%. Ała, chciałam sobie rzucić Irden, znaczy się Quen, ale zapomniałam, że... Oj, gościu. Masz dużą wytrzymałość. Ale wyszło podpalenie. Wiecie co? A może by tak go podpalić? No, no, no. Dajesz. Wyszło podpalenie za podpaleniem. Hej, jakim cudem uniknął mi tego Arda? To było aż zbyt dziwne. Ej, Ard na niego nie działa. Powiedzcie mi, jak to działa, że Ard nie działa. Nie wiem, ale może Irden pomoże. Będzie miał zwolnione ruchy i otrzymywał obrażenia. No chodź, zapraszam. I do widzenia. Dziwne rzeczy z niego wypadły. Dobra, weźmiemy sobie jaskółkę. Miecz zakonu, jakieś rzeczy. Mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo obciążona po tym. Podejrzewam, że tak samo byłoby z braciszkiem. Gdybyśmy ani z jednym tego nie załatwili, ani z drugim. I też wiemy, czym jest dom Maksymiliana Borsodiego. To był po prostu testament. Dobra. Mamy co w sumie, żeśmy praktycznie chcieli. Jeszcze nawet dodatkowe rzeczy. No tego nie zbiorę, coś się zbugowało. Dobra. Coś zebrałam fajnego. Na schemat. Dobra, to chyba wszystko. Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną w Walczycy. Zaraza, gdzie może być to ukryte przejście? Ukryte przejście? Tutaj. Tak podejrzewałam. Oho, przez szpary wpada powietrze. Musi być przejście. Tylko jak je otworzyć? Jak je otworzyć? Nie mam pojęcia. Tutaj coś jeszcze mamy. Ten jelonek mi się bardzo nie podoba, ale widzę, że to nie on. Ma mi pomóc.
O, pięknie, tu coś jest. Samą porę. Trzeba się stąd zmywać. Oj, kurczę. Aż spadłam z wrażenia. I drabina. No i jak widać, obydwóch braci już nie ma. Pomniejsze kamyczki. W ogóle tak mi się przypomniało, że musimy dokończyć sprawę z zaklinaczem przecież, bo mamy niezrobione z nim rzeczy. Ale to możemy zrobić jeszcze kiedy indziej. Naprawdę jesteśmy w jakiejś randomowej chacie? Dobra, jeszcze tego nie zbieram, bo to żart. Zanieść dom Maksymiliana Borsodiego Olgierdowi. No dobra, zanieśmy od razu. Dowiemy się też, jaka jest jego trzecia, ostatnia prośba, bo dalej nie wiemy. Nie powiedział nam tego jeszcze. Kurczę, no, naprawdę. Takie zamieszanie o głupi testament. A najciekawsze jest to, że Iris była Van Rogiem po prostu. Ciekawe, czy możemy pogadać o tym z Olgierdem. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmieszy mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach. Jakich? W takich, w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze. Bez mrugnięcia okiem. Bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony, tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno, o zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? I
Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsody skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam! Wyciągnijcie śledzia z beczki. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham! Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to. Składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów.
a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj. Miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Udaj się do rezydencji von Everetzów. No dobrze, moi drodzy, to będzie nasze zadanie na kolejny odcinek. W ogóle to ten redański żołnierz chyba się na mnie zżygał, jak żeśmy gadali z Olgierdem, nie? Dobra, nieważne. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i myślę, że zanim będziemy zajmować się zadaniem głównym, to jeszcze będę chciała tutaj w międzyczasie załatwić sprawę... Jak to się nazywa? Załatwić sprawę zaklinacza, bo mamy jeszcze z nim niezałatwioną sprawę do końca. Tam jeszcze mamy możliwość odblokowania dalszych ulepszeń, no i fajnie by było wreszcie coś dać w jakąś broń. Ja też znalazłam ten pancerz szkoły żmij, ale to dopiero na później będziemy mogli coś z tym zrobić. Okej, tutaj jest rezydencja. Posiadłość Garin, wieś Bronowic. No dobrze. No to tak byśmy, myślę, że zrobili chyba. Pójdziemy najpierw właśnie do górnego młyna, do zaklinacza, a później zajmiemy się sprawą zadania głównego. Dzięki wam serdeczne. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!